Czy Jaworzyna Śląska jest przygotowana do programu 500+? Tak, uważam, że gmina Jaworzyna Śląska jest przygotowana do programu 500+. Od 1 marca zostały wyznaczone osoby tutaj do Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia tego programu. W tej chwili od 1 marca dwa razy w tygodniu w godzinach późno popołudniowych także są prowadzone konsultacje dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska. Pracownicy udzielają niezbędnych informacji, rozwiewają wątpliwości, przekazują wnioski. Te konsultacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i takie konsultacje też chcemy prowadzić do końca marca, aż do wejścia w życie ustawy. Czy samo wprowadzenie takiego programu w tak krótkim czasie, czy ono wiązało się z jakimiś trudnościami organizacyjnymi? Takich trudności nie było. Wiadomo, wdrożenie nowego programu też wymaga większej aktywności, większej mobilizacji ze strony gminy, ze strony pracowników. Ale wiemy, że to robimy dla mieszkańców, wiemy, że jest to dobry program i chcemy go naprawdę wdrożyć. Czy w związku z tym programem zostało stworzone nowe stanowisko pracy? To znaczy tak, do prowadzenia programu została wyznaczona jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej. W ramach tego programu będą się zajmowały tym programem dwie osoby oraz jedna osoba zatrudniona dodatkowo w ramach robót publicznych, czyli te trzy osoby myślę, że w sposób skuteczny i w sposób sprawny obsłużą wdrożenie tego programu. Jaka jest ogólna kwota przyznana gminie Jaworzyna Śląska? Szacujemy, że będzie to liczba uprawnionych około 1300 osób, czyli na te 9 miesięcy roku 2016 jest to kwota 4 100 000. Jak Pan ocenia program? Program Rodzina 500+ oceniam bardzo dobrze. Jest to pierwszy program rządowy obejmujący tak szeroki zakres obywateli. Jest to pierwszy program o takim szerokim zakresie socjalnym. I jestem przekonany o tym, że zarówno wpłynie on na rozwój demograficzny naszego społeczeństwa, ale także też na rozwój tych przedsiębiorstw, bo jednak te środki, o których wcześniej wspomniałem, te 4 100 000 w przeciągu pierwszego roku, one zostaną w gminie. One zostaną spożytkowane zarówno w jednostkach handlowych, ale także w jednostkach usługowych i jest to pierwszy program, który w pełni zaspokaja potrzeby administracyjno-organizacyjne na obsługę tego programu. Czy odbyli Państwo szkolenia przygotowawcze do obsługi 500+? Tak, w tym momencie jesteśmy w trakcie szkoleń. Zresztą te szkolenia idą dwutorowo. Pierwsze są to szkolenia wyznaczonych pracowników do obsługi, którzy będą przede wszystkim przeszkoleni z programu, który będzie obsługiwał 500+, oraz z zasad funkcjonowania ustawy. Tutaj też tych szkoleń jest bardzo dużo. Musimy wybrać takie szkolenia, które będą odpowiednie też dla naszych pracowników. Czy niezbędne było zatrudnienie nowej osoby w ośrodku? Zastanawialiśmy się nad tym, szacując tutaj liczbę mieszkańców, która może potencjalnie korzystać z programu 500+. No i nastąpiło to na zasadach wewnętrznego, że tak powiem, przeniesienia pracownika oraz uzyskaliśmy drugą osobę z Urzędu Miasta na zasadzie porozumienia i też przeniesienia pracownika z Urzędu Miasta. Komu przysługują świadczenia? Istnieje to kryterium dochodowe, czyli w przypadku pierwszego dziecka jest to kwota 800 zł na osobę w rodzinie, w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest to kwota 1200 zł na osobę w rodzinie. I w tym momencie to jest kryterium przy pierwszym dziecku, akurat ono jest, myślę, że bardzo istotne. Oczywiście tutaj kolejne dzieci, tak powiem, do 18 roku życia będą brane pod uwagę już bez kryteriów dochodowych. Czyli te świadczenia będą wypłacane do 18 roku życia? Tak, tak. Do kiedy można składać wnioski? Jeśli chodzi o ten pierwszy okres, to wszystkie wnioski można spokojnie złożyć do końca czerwca. Także uspokajam wszystkich mieszkańców, żeby nie musieli się tutaj, że tak powiem, ustawiać w kolejkach. Spokojnie każda osoba, która złoży ten wniosek, dostanie to świadczenie z wyrównaniem. Także to jest, myślę, że bardzo ważna informacja, ponieważ bywa różnie i nie chciałbym bardzo, żeby ktokolwiek, że tak powiem, została jakaś wprowadzona nerwowość. Na pewno wszystkie osoby, które się zgłoszą, taką pomoc oczywiście otrzymają i decyzję. Czy uważa Pan, że te środki naprawdę pomogą tym rodzinom? Odciążą je w jakiś sposób?
Myślę, że tak naprawdę to będziemy mogli ten program ocenić dopiero po jakimś okresie czasu funkcjonowania tego programu. Myślę, że jest to bardzo dobre działanie, bardzo odważne też przede wszystkim. Bardzo medialne, ale też ma bezpośrednie przełożenie na konkretnych mieszkańców, na konkretne rodziny, konkretne środowiska. I myślę, że ta kwota będzie bardzo ważną kwotą w dochodzie rodziny. Tym bardziej, że ten dochód nie wlicza się do kryterium dochodowego w przypadku korzystania z pomocy społecznej. Więc myślę, że to będzie też dodatkowy element takich środków, które rodzina będzie mogła spożytkować w odpowiedni sposób dla siebie.